not in my best era right now. Córka marnotrawna powróciła. Take your vitamins, kids. Ja biorę po prostu witaminę D. Bo jak nie ma słońca, to mam dużą tendencję do tracenia wszystkiego. Generalnie spadł śnieg i później przyjeżdża mój kuzyn z żoną na jarmark, więc get ready with me, let's make something out of this day. Generalnie nie chcę za dużo smęcić, okej? Okay? Bo ja nie lubię tak smęcić. Mam wrażenie, że ja często smęcę tutaj i jakby, nie wiem, narzekam na coś i na coś tam jeszcze. I jeszcze widziałam wczoraj taki filmik na TikToku, że och, ci ludzie, którzy narzekają cały czas i nie wiem, jakby szczęścia nikt ci nie podaruje, jakby... I know, bro. I don't know. Jakby nie zawsze jest fajnie. Ja w ogóle bardzo to lubię, bo jest delikatne i... No dobra, idę zmoczyć ten beauty blender, bo ja to nakładam beauty blenderem. Wszyscy mówią, że lepiej pędzelkiem, a ja nie mam tylko pędzelka, żeby to nałożyć pędzelkiem, więc jakby... Mogę poprosić na święta pędzelek. Mam nadzieję, że to jest uniwersalne przeżycie, że przed świętami potrzebuje się wszystkiego i nie ma się na nic pieniędzy, ale jak przychodzą święta, to wszystko się ma. I za każdym razem, jak ktoś mnie pyta, jakby coś kupić, co chcesz dostać, ja... Jakby mój go-to prezent jest książka, bo ja mam wielką listę książek, których prawdopodobnie sama sobie nigdy nie kupię, ale są jakby... Przynajmniej na chwilę obecną, ale są fajną formą prezentu. Ale jak sobie myślę, jakby co sensownego ja bym mogła chcieć, to nigdy nie wiem. I później ja już sobie czegoś życzę, coś wysyłam, mówię, o, to jest fajne. I przypominam sobie, jakie rzeczy mi brakuje. Na przykład statywu. Ja nie mam statywu. Jakby ten aparat jest teraz oparty mój dezodorant. Zrobiłam się jeszcze tu kolonia pryszczy. I ja takie mam od 2 tygodni. Bo 2 tygodnie temu mi się zrobiły przed okresem i... One nie chcą zniknąć. I don't know what's going on. Jakby generalnie te ostatnie 2 tygodnie listopada are not treating me well. Znaczy już jakby jest grudzień, ale jakby sytuacja się nie zmieniła. Nie zrozumcie mnie źle, bo ja jestem generalnie takim typem osoby, która bardzo... Ja często mam takie, może nie gorsze dni, ale bardzo na mnie wpływa atmosfera, na przykład jaka panuje w mieszkaniu, czyli na przykład jak się pokłócimy, to bardzo ja to przeżywam. Ja po prostu bardzo dużo myślę, to jest problematyczne, jeśli jakby chce się żyć, nie wiem, godnie. No ale jakby to tak na daily basis, to ja raczej sobie daję z tym radę. Ale te ostatnie 2 tygodnie, was just done. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz czułam się aż tak źle. I na to się składa jakby wiele rzeczy, o których może jakby niekoniecznie chcę mówić, ale po prostu ja nawet nie mam teraz siły na robienie kreatywnych rzeczy. I to nie tak, że ja nawet nie chcę, bo ja próbuję to robić i jakby sobie próbuję, wiecie, deal with it. Z drugiej strony chciałabym przeleżeć po prostu do końca roku i odpoczywać. Mam wrażenie, że ostatnio mój makijaż w ogóle nie makijażuje. Słuchajcie, ja nie chcę smęcić. Nie chcę smęcić, ale... Nie wiem, która planeta co i jak robi, ale... Please stop. Kiedyś robiłam sobie takie mocne eyelinery i mi to pasowało. A teraz mam wrażenie, że... Nawet nie chodzi o to, że wyszłam z wprawy, ale że po prostu jak ja sobie zrobię mocniejszy makijaż, to wyglądam w nim... źle. Jezu, strasznie śmierdzi ten tusz. No zawsze tak śmierdział, czy po prostu jest, nie wiem, przeterminowany i nie powinnam go używać. Uwielbiam w ogóle sobie tuszować dolne rzęsy. Nie wiem, czy już kiedyś to mówiłam, ale to daje vibe. I just need one small win. W Warszawie nie ma śniegu. No widzicie, a to jest bardzo dużo. Dobra, let's go, zróbmy sobie kolagen, bo zaczęłam pić ostatnio. Fair. Nie wiem, gdzie was postawić. Zrobię sobie też herbatę, bo chciałam kawę, ale w sumie piłam kawę rano, więc jakby nie... Staram się, mogłam sobie zrobić matcha, ale na matcha też nie mam ochoty, jakby... A mam tutaj... Mieszkanie w takim mieszkaniu, że ma się bardzo mało miejsca, jest problematyczne, bo jest tutaj upchane tego wszystkiego i żeby ja teraz, żeby się dostać do tej jednej herbaty... No bardzo ładny kolor ta herbata, w sensie nie od razu, bo ona się bardzo długo parzy, ale jest taka intensywnie czerwona i ładnie pachnie. Pachnie ładnie, smakuje tak chemicznie, ale generalnie... W ogóle nie wiem, czy wy też tak macie, ale jak czuję się źle, to mam bardzo ochotę zjeść coś niezdrowego. Na przykład teraz mam ochotę na chipsy.
Let me think. Nie wiem, jak skończyć ten film. Pomyślałam, że mogę zrobić z wami śniadanie. Ostatnio miałam duży problem z jedzeniem śniadań generalnie. Jakoś wtedy, jak czułam się gorzej, to ani nie chciałam się nic robić, ani w ogóle nie miałam ochoty na jedzenie i widziałam później, jak bardzo źle to wpływało moje samopoczucie, bo ja przychodziłam z uczelni i byłam tak zmęczona, że spałam cały dzień i jakby don't do that. Ja generalnie jestem tą osobą, która bez śniadania raczej no nie wychodzi po prostu. Ja też jestem przyzwyczajona do jedzenia rano, więc dla mnie niezjedzenie tego śniadania był taki spadek energii i później w końcu ja zjadłam jednego dnia śniadanie i byłam w takim szoku, że mi się nie chce spać. Po prostu, wiecie, o 13, kiedy tam wróciłam z tej uczelni, to nie zawsze jest tak, że ma się super fajny, estetyczny pokój i estetyczne mieszkanie i się nagrywa estetyczne filmy i się robi estetyczne montaże. I nie wiem, i pewnie to też będzie trochę taki estetyczny montaż, no bo to film na YouTubie i pewnie wrzucę smutną muzykę, żeby to było jeszcze trochę bardziej dramatyk. I jeszcze jest koniec roku, więc to jest, nie wiem, jakby zaczyna się jeszcze więcej myśleć o rzeczach, które się robi, które chce się robić i czy idzie się jakby w dobrym kierunku. I do końca grudnia najchętniej nie robiłabym nic. I chyba wydaje mi się, że już to powiedziałam w tym filmie i tak się czuję. Najchętniej bym, wiecie, jadła, oglądała i tyle. Oglądała filmy świąteczne i cieszyła się coraz głupszymi jakby komediami romantycznymi z tym samym totalnie schematem świątecznym. Z drugiej strony jakby chce się za coś zabrać i coś zrobić, skończyć jakiś projekt, mieć jakiś small win, ale nie wiem jak. I am so lost. Ja nie wiem, wydaje mi się, że w ogóle jeszcze chciałam coś powiedzieć, ale z drugiej strony to that's it. Taki jest mój grudzień. It's perfect. Bardziej nieudolnie obrane awokado, które ja będę jadła w swojej karierze jedzenia awokado. Gdybym nie nagrywała filmu, pewnie zaczęłabym płakać dosłownie w tym momencie, but I won't.